Jesienią 1918 roku pierwsza wojna światowa dobiegła końca. Po 123 latach niewoli na mapę Europy zaczęła wracać niepodległa Polska. Oprócz euforii związanej z krachem dawnych mocarstw, rozpadem sojuszy zaborców, rewolucją w Rosji, rewolucją w Niemczech, skutkującą wojną domową i w całemu zamieszaniu, które towarzyszyło Europie Środkowej, na nowo modelującej się po roku 18, Polacy czuli się niezwykle euforycznie. Nikt nie brał pod uwagę tego, że gwarancje, które podpisywano w listopadzie 18 roku w wagonie w Compiègne, nie do końca dotyczyły granic nowego państwa polskiego. Rozejm w Compiègne był tak naprawdę zawieszeniem broni, natomiast nie określał, w jakich dokładnie ramach funkcjonować ma nasz kraj. Rozpoczęła się trwająca 3 lata walka o granicę państwową, której jednym z epizodów była właśnie obrona Płocka. 1918 rok przyniósł odzyskanie tak upragnionej niepodległości dla narodu polskiego. Narodu polskiego, który przez 123 lata niewoli był pod 3 różnymi systemami politycznymi, ekonomicznymi, militarnymi, społecznymi. I po tych 123 latach niewoli społeczeństwo polskie w obliczu największego zagrożenia, jaką była ofensywa Armii Czerwonej na zachód, zjednoczyło się i pokazało, że państwowość i naród polski przetrwa. Aby zrozumieć, co wydarzyło się w Płocku latem 20 roku, musimy cofnąć się do marca roku 1918, kiedy to zrewoltowana Rosja podpisała zawieszenie broni z państwem niemieckim. Wojska cesarskie Oberostu, czyli sił stacjonujących na froncie wschodnim, rozpoczęły wycofywanie się ku zachodowi. Tuż za oddziałami niemieckimi, nie bez współpracy właśnie z tymi, przesuwały się oddziały Armii Czerwonej. W ten sposób dotarły one z początkiem roku 19 do granic, w których funkcjonować miało państwo polskie. Do pierwszych potyczek doszło w lutym 1919 roku. Choć dziś przyjmuje się, że początkiem wojny z bolszewikami było starcie w rejonie mostów pod Szczuczynem 14 i 16 lutego, to już w styczniu 19 roku Armia Czerwona uderzyła na Wilno, miasto, które uznawane było w Warszawie za miasto polskie. Tak rozpoczął się konflikt, który zmieścił z powierzchni ziemi młodą Rzeczpospolitą. Jedną z głównych sił sprawczych natarcia w kierunku Warszawy, bo to właśnie to miasto było głównym celem ataku bolszewickiego, były siły frontu zachodniego, dowodzonego przez późniejszego generała, jednego z największych geniuszów wojskowych epoki, Michaiła Tuchaczewskiego. Front zachodni, złożony z 3 armii radzieckich, przesuwał się w kierunku najpierw granic na Bugu i Narwi, a później, latem 20 roku, przekroczył te rzeki, uderzając w stronę Wisły. Jednostki Wojska Polskiego, które, jak wspominaliśmy, składały się z 3 odrębnych systemów, to były jednostki, które wywodziły się z jeszcze czasów Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. To Wojska Wielkopolskie, były jednostki legionowe, które tam w Galicji formowały się, czy jednostki, które w grudniu 18 roku powstrzymywały napór wojsk ukraińskich na Lwów, to tylko jedne z nielicznych sił, które musiały przeciwstawić się wielkiej ofensywie wojsk bolszewickiej. Po początkowych sukcesach i kontrofensywie wojsk polskich w 1919 roku, zajęcia Kijowa, podpisania porozumienia i wejścia w sojusz militarny z jednostkami ukraińskimi, rozpoczęła się wielka kontrofensywa wojsk bolszewickich, która zmusiła Wojsko Polskie do tytanicznego wysiłku, jakim był odwrót na odległości przeszło 400 kilometrów.
Front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego przesuwał się wprost w kierunku Warszawy. Sam generał miał zamiar wykorzystać strategię, którą w 1831 roku skutecznie zastosował generał Iwan Paskiewicz. Miał zamiar nie tylko związać Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Warszawy walką, ale także wyprowadzić manewr oskrzydlający przez rejon Włocławka i Płocka i w ten sposób nie tylko okrążyć oddziały polskie w okolicy stolicy, ale także, co było bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia dalszych działań wojennych, odciąć Wojsko Polskie od dostaw z Pomorza. To właśnie teren północnego Mazowsza, który wbijał się klinem między państwo polskie a granicę niemiecką w Prusach Wschodnich, miał być tym obszarem, na którym rozstrzygną się losy Wojska Polskiego. W lipcu 1920 roku trwał paniczny odwrót oddziałów polskich w stronę Warszawy. Miejscowe gazety pisały, kto żyw do broni, kto żyw na bagnety, powstrzymać bolszewicką nawałę. Sytuacja na wielu odcinkach frontu wyglądała w taki sposób, że przewaga bolszewicka była ponad 10-krotna. Generał Haller, bohater formowania Wojska Polskiego we Francji, który prawie 100 tysięcy żołnierzy wraz ze 120 czołgami przyprowadził w 1919 roku do Polski, w tych gorących dniach maja i lipca 1920 roku dostał za zadanie od marszałka Piłsudskiego, aby sformować armię ochotniczą. To była odpowiedź na zagrożenie państwa, na zagrożenie żywotnych interesów i funkcjonowanie wszystkich tych, którzy chcieli mieszkać w odrodzonej Rzeczpospolitej. Generał Haller przystąpił do formowania ochotniczych oddziałów, kompanii, batalionów, pułków, kawalerii, jazdy i artylerii. Każdy, kto miał ukończone 16 lat i mógł nosić broń, mógł zapisać się, obojętnie w jakim był, czy pochodził ze wsi, czy pochodził z miasta, czy z wielkich metropolii. Odzew na zagrożenie suwerenności odrodzonej Rzeczpospolitej był jednoznaczny. Łącznie z paniami, które pod egidą Ochotniczej Legii Kobiet zaczęły zasilać jednostki złożone tylko i wyłącznie z pań. I w sierpniu 1920 roku także one, jako zwarte pododdziały, przystąpiły do obrony Warszawy. 6 sierpnia 1920 roku w związku z krytyczną sytuacją Wojska Polskiego na froncie bolszewickim przeprowadzono reorganizację jednostek, które skupić się miały w tym okresie już niemal wyłącznie na obronie Warszawy. Północne Mazowsze weszło w skład frontu północnego, którym dowodził wspomniany już generał Józef Haller. Jego lewe skrzydło stanowiła 5. Armia dowodzona przez generała Władysława Sikorskiego, który z kolei od 12 sierpnia 20 roku zdecydował się wydzielić grupę Dolna Wisła dowodzoną przez generała Mikołaja Osikowskiego, którego zadaniem było zabezpieczenie linii rzeki przed próbą uchwycenia przyczółków przez Armię Czerwoną. Do tych elementów zaczęto ściągać wszystkie jednostki z dowództwa Okręgu Generalnego Poznań, Łódź i Pomorze. Były to bardzo często jednostki szkolne, jednostki zapasowe, ale to one miały powstrzymać i zabezpieczyć najważniejsze przeprawy w górę rzeki od portu wojennego Modlin, Wyszogrodzie, Płocku, Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To tam kierowano poszczególne kompanie i pojedyncze działony artylerii, a wody Wisły patrolowały jednostki marynarki wojennej złożone z kutrów rzecznych oddziału wydzielonego Wisła. Mając na uwadze znaczenie Wisły jako jednej z ostatnich naturalnych przeszkód, które mogły zagrodzić drogę frontu zachodniemu generała Michaiła Tuchaczewskiego, generał Haller zdecydował o wydzieleniu z grupy Dolna Wisła 3 odcinków: Wyszogród, Włocławek oraz Płock. Tym ostatnim dowodzenie powierzono dotychczasowemu dowódcy batalionu w 10. Pułku Piechoty majorowi Januszowi Mościckiemu. W ten sposób wojna polsko-bolszewicka w rejonie Płocka stała się faktem. 10 sierpnia, czyli 2 doby przed decyzją generała Hallera,
zameldowano w Płocku o pojawieniu się w okolicach Sierpca czołówki 3. Korpusu Kawalerii Gaja Hana. 3. Korpusu Kawalerii, który zapisał się krwawymi literami na terytoriach zdobytych przez Armię Czerwoną, prowadzony przez pododdziały kozaków, którzy z Gajem Hanem przemierzali aż od stepów przez linię Bugu, Narwi oraz linię Wisły, tereny podporządkowane przez Armię Czerwoną, szlak znaczony zbrodniami, gwałtami i grabieżami. To właśnie 3. Korpus Kawalerii uderzyć miał na Płock i jednocześnie uchwycić przyczółki na Wiśle. Korpus bolszewicki, który szerokim łukiem wzdłuż granicy pruskiej uderzył właśnie po wygranej bitwie pod Mławą i zamknięcie polskich ubezpieczeń 5. Armii generała Sikorskiego, właśnie uderzył od dalekiej północy szerokim łukiem zachodząc Płock i w ten sposób pierwsze jednostki, które były bardzo szybkie, bardzo sprawne. Tu mówimy o całych oddziałach poruszających się konno, całych formacjach, brygadach, dywizjach i korpusach, które miały jedno zadanie. Nieść rewolucję bolszewicką na bagnetach i na szablach właśnie na zachód. A jedna na ich drodze stanęły różne ogniska oporu. Jednym z tych ognisk był właśnie Płock. 14 sierpnia 1920 roku czołówki kozackie starły się z tatarskim pułkiem ułanów ze 130 żołnierzami tej jednostki, którzy weszli w skład garnizonu Płocka w rejonie miejscowości Trzepowo. Pierwsza konfrontacja dla Polaków wydawała się wygrana, ale zdawano sobie sprawę, że ponad 5-krotna przewaga radziecka doprowadzić może do okrążenia Trzepowa i dosłownego wycięcia w pień oddziałów Wojska Polskiego obsadzających tę miejscowość. Z drugiej strony zaledwie kilkanaście kilometrów dzieliło korpus Gaja Hana od samych rogatek Płocka. W mieście bito na alarm. Starosta Franciszek Morawski ogłosił mobilizację. Odtąd każdy, kto do tego momentu nie służył w Wojsku Polskim, a był w wieku od 16 do 40 roku życia, miał obowiązek zgłosić się po broń i zasilić jednostki Wojska Polskiego. Te same komunikaty płynęły z samej Warszawy. Premier Wincenty Witos wzywał swoich pobratymców, mieszkańców polskiej wsi do obrony za wszelką cenę. Sytuacja nadal wydawała się krytyczna, ale 14 sierpnia 1920 roku doszło do jednego z najbardziej przełomowych momentów w dziejach ówczesnej Europy. Zapadła decyzja o polskim kontruderzeniu znad Wieprza. Rozkaz o włączeniu się do tego działania dotarł także do Płocka, gdzie major Mościcki otrzymał polecenie mimo szczupłych sił rozpoczęcia działań przeciwko Rosjanom. Na odezwę wielu lokalnych kół, wielu lokalnych ośrodków społecznych ludność płocka zaczęła przygotowywać się do obrony, zaczęła przygotowywać się do prowadzenia uporczywej obrony także na prawym brzegu Wisły. Nikt nie dopuszczał do tego, że lewy brzeg Wisły stanie się tą linią obrony. Wszyscy w Płocku, od żołnierzy, którzy się tu znaleźli, po ludność, która spontanicznie zaczęła wznosić barykady i realizować plan obrony miasta, rozpoczęła przygotowania do obrony. Na wezwanie władz miasta i starostwa płockiego do walki stanęli wszyscy mieszkańcy Płocka. Między innymi był wśród nich 14-letni wówczas Antoni Gradowski, zwany Anteczkiem bądź Antolkiem. Nie walczył z bronią w ręku. Dostarczał w rejonie Trzepowa pododdziałom Wojska Polskiego żywność oraz amunicję. Nie miał przeszkolenia wojskowego. Nie mógł pamiętać Wielkiej Wojny. Nie mógł także odbyć służby, ale tak jak kilkudziesięciu harcerzy płockich rzucił się do obrony swojej małej ojczyzny. Antolek Gradowski znalazł się między dwoma liniami 18 sierpnia 1920 roku. Tego właśnie dnia korpus Gaja Hana przez tereny, na których dziś organizujemy inscenizację, rozpoczął walne uderzenie w kierunku Płocka. Uderzenie to zaskoczyło nie tylko majora Mościckiego, ale również
samego generała Sikorskiego, który nie spodziewał się, że w obliczu odwrotu radzieckiego spod Warszawy na Płock może spaść jakiekolwiek uderzenie nieprzyjaciela. Stanowiska w rejonie Trzepowy obsadzili żołnierze batalionu zapasowego 6. Pułku Piechoty Legionów, który stanowił trzon garnizonu płockiego. Jeszcze 18 sierpnia do Płocka dotarły pododdziały 102. Pułku Piechoty Podhalańskiej, które wzmocniły tenże garnizon. Gdzieś na rubieżach grasowały pododdziały Tatarskiego Pułku Strzelców, ale to było za mało, aby móc postawić opór przeważającym siłą nieprzyjaciela. Pod Płock podprowadzono 30 armat. Strona polska dysponowała ich zaledwie 12. Jedna bateria, pierwsza bateria 4. Dywizjonu Artylerii Konnej znalazła się bezpośrednio w Trzepowie, w miejscowości, na którą spadło uderzenie nieprzyjaciela. Ale tego wszystkiego nie mógł dostrzec Antolek Gradowski, który osaczony przez kozaków z Kubania został dosłownie rozniesiony na szablach. 14-latek, który razem ze swoimi kolegami z formującego się od niedawna harcerstwa służył ojczyźnie tak, jak potrafił. Robił to, co mógł w tamtym czasie uczynić. Wcześniej słyszał o lwowskich Orlętach, słyszał o bohaterskiej postawie obrońców Wilna. Dziś sam chciał nieść pomoc Wojsku Polskiemu. Był jedną z najmłodszych ofiar bitwy o Płock roku 1920. Polskie siły zaczęły umacniać się w samym Płocku. Wybudowano kilkanaście zapór wzmocnionych drutem kolczastym. Przygotowano ostateczną linię obrony już na lewym brzegu Wisły. Przygotowano także most do ewentualnego wysadzenia i spalenia. Tak ludność Płocka zaczęła szykować się do tej obrony, ale nikt nie myślał o tym, aby miasto zostało oddane. Zostały w mieście, pozostała cała władza samorządowa oraz przedstawiciele duchowieństwa, którzy na każdym kroku wspierali społeczeństwo Płocka szykujące się właśnie do walki. Warto podkreślić, że od lutego 1919 roku wojna polsko-bolszewicka toczyła się nie tylko w sferze militarnej, ale również w sferze politycznej. Wraz z nacierającymi oddziałami, w tym tak zwaną Dywizją Zachodnią, złożoną z polskich komunistów, którzy przebywali na terenie Rosji w czasie rewolucji, podążały nowe władze. Jednym z celów Włodzimierza Ilicza Lenina, który przecież był jednym z inicjatorów tej właśnie wojny, było przejęcie władzy w drodze, i tutaj w cudzysłowie mówiąc, demokratycznego wyboru narodu polskiego, który miał zamiast Józefa Piłsudskiego oddać się pod zwierzchnictwo Rosji radzieckiej. Kontruderzenie 10 oddziału złożone z kompanii 10 Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich i Ochotników wyparło podstawowe uderzenie generała kawalerii Khana właśnie tutaj z tych pierwszych zabudowań Płocka. Tam odzyskano na nowo inicjatywę i rozpoczęto powtórne umacnianie się. Kawaleria była zmuszona do wycofania się. Trzepowo znalazło się na powrót w rękach żołnierzy batalionu zapasowego 6. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem kapitana Mieczysława Głogowieckiego. Wraz z nim na stanowiska powróciła pierwsza bateria 4. Dywizjonu Artylerii Konnej, wyposażonego w doskonałe armaty wzór 1902, armaty produkcji rosyjskiej, powszechnie używane w Wojsku Polskim. Do Trzepowa, jednej z tych miejscowości zagrożonych uderzeniem 3. Korpusu Kawalerii Radzieckiej, ponownie wkroczyli żołnierze Wojska Polskiego. Byli świadkami tego, co w ciągu zaledwie kilku godzin obecności robili tutaj Rosjanie. Ale w tym czasie na stanowiska w Trzepowie powrócił także jeden z działonów pierwszej baterii 4. Daku, dowodzony przez porucznika Konstantego Hartwiga. To właśnie za sprawą polskiej artylerii część uderzeń jazdy radzieckiej udało się odepchnąć niemal natychmiast. 18 sierpnia 1920 roku żołnierze Gaja Khana byli już na ulicach Płocka. Jednocześnie w okolicach miasta
planowano kontruderzenie, które wyprzeć miało nieprzyjaciela. Na niekorzyść strony polskiej działał fakt, że dowództwo 4. Armii Radzieckiej, która teoretycznie powinna znajdować się, jak i pozostałe jednostki Armii Czerwonej, w odwrocie z rejonu Płocka, nie otrzymało komunikatu o przerwaniu linii radzieckich pod Warszawą. A nie otrzymało ich dlatego, że wcześniej, kilka dni przed dotarciem w okolice Płocka żołnierzy Gaja Hana, udało się Polakom zdobyć radiostację i księgę kodów radzieckich, dlatego też dowództwo 4. Armii pozostawało bez łączności. 18 sierpnia 1920 roku nie było to jednak atutem. Rosjanie cały czas nacierali, zresztą rozbiegli się po mieście w poszukiwaniu łupów, które później po wojnie wyceniono na ponad 16 milionów marek polskich. Pod Trzebaw i pod Płock podciągała także piechota bolszewicka. Te jednostki dowodzone bardzo często przez doświadczonych oficerów wywodzących się jeszcze z armii carskiej przygotowywały się do systematycznego i bardzo gwałtownego spychania jednostek polskich. Polska artyleria otwarła ogień jak tylko nadarzyły się do tego okazja, a piechota bolszewicka znalazła się w zasięgu świetnych armat prawosławna, które mogły razić nieprzyjaciela do 10 kilometrów. Bezpośrednio w kierunku Płocka nacierali żołnierze 18. Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej. Żołnierze w tamtym momencie wiedzieli już za sprawą choćby propagandy rozsiewanej na tyłach, że Rosjanie są w odwrocie, morale było niskie, wartość bojowa spadała z godziny na godzinę. To doskonały moment do rozpoczęcia kontruderzenia, które przy wykorzystaniu 3000 garnizonu płockiego w konfrontacji z prawie 40 tysiącami nieprzyjaciół rozrzuconych po całej linii Dolnej Wisły wydawało się zaledwie kroplą w morzu. Ale ten właśnie 3000 garnizon, mając przeciwko sobie nieprzyjaciela o ponad trzykrotnej przewadze, rozpoczął w godzinach wieczornych i nocnych z 18 na 19 sierpnia 1920 roku kontruderzenie. Na szpicy podążali żołnierze batalionu zapasowego 6. Pułku Piechoty Legionów. Towarzyszyli im Podhalańczycy ze 102. Pułku Piechoty. Ale w sukurs obrońcom Płocka przyszła także flotylla Wiślana. Marynarze dysponujący w ramach 3. Dywizjonu Ciężkich Statków Uzbrojonych 3 jednostkami pływającymi uzbrojonymi w armaty 75 bądź 80-milimetrowe o nazwach własnych Wawel, Stefan Batory i minister rozpoczęli ostrzeliwanie pozycji bolszewickich. W takim stanie bohaterskich obrońców Płocka, żołnierzy i ludność cywilną zastał ranek 19 sierpnia 1920 roku. To właśnie tego dnia rozstrzygnąć się miała bitwa o Płock, a 4. Armia Bolszewicka przejść miała w końcu do ostatecznego odwrotu. Sytuacja obrońców Płocka, pomimo nadchodzenia różnych jednostek z całego okręgu, które miały wesprzeć tą heroiczną obronę, stawała się coraz trudniejsza, szczególnie ze względu na coraz mniejszą ilość amunicji. Gwałtowność starć, ognia artylerii spowodowały, że polscy artylerzyści bardzo szybko wystrzelali cały zapas, a zapasy pocisków artyleryjskich były dopiero w rejonie Kutna i starano się je jak najszybciej podciągnąć na lewy brzeg Wisły. Polskie dowództwo obrony całych sił postanowiło działać manewrem. Manewrem, który miał z różnych stron właśnie kąsać przeciwnika i zmusić go do coraz powolniejszego marszu, ponieważ było już wiadome, że siły bolszewickie nie wycofają się i prą tylko po to, aby zniszczyć Płock. Na przedpolach miasta rozlokowano gniazda 22 ciężkich karabinów maszynowych. Ostatnie pociski artyleryjskie, a raczej szrapnele, które rozrywały się między piechotą bolszewicką, miały powstrzymać natarcie 3. Korpusu Kawalerii. Ale w tym właśnie momencie do jednostek radzieckich dotarł komunikat o rozpoczęciu działań w rejonie Warszawy. Yeah.
Płocka grabienie i mordowanie jego mieszkańców. W okolicznych miejscowościach zbierały się wiece inicjowane przez radzieckich komisarzy ludowych. Przekonywali oni miejscową ludność do tego, że władza polska nie istnieje, że niepodległa Rzeczpospolita nie jest już niczym, co mogłoby istnieć naprawdę, że teraz jedynym gwarantem ich bezpieczeństwa pozostaje Rosja radziecka. Wraz z żołnierzami Armii Czerwonej przemieszczali się także członkowie utworzonej w grudniu 18 roku komunistycznej Partii Robotników Polskich. To właśnie oni stanowić mieli nową władzę inspirowaną przez Rosję bolszewicką. Mieszkańcy wsi w obawie przed represjami ze strony Armii Czerwonej bardzo często decydowali się wskazywać stanowiska polskie. Ci, którzy mieli jeszcze siłę walczyć, cofali się do samego miasta. Tam trwała hekatomba mieszkańców. Armia Czerwona usuwała wszelkie znaki polskości. Walczyła z duchowieństwem, które upatrywała jako jedno z podstawowych źródeł ducha narodowego, ale także niszczyła wszelkie symbole odrodzonego państwa polskiego. Wydawało się, że los północnego Mazowsza 18 sierpnia 1920 roku jest już przesądzony. W tym samym czasie obrońcy Płocka szykowali się do kontruderzenia. Nowe jednostki, które wspomogły 10. Pułk Piechoty, Pułk Strzelców Podhalańskich oraz 6. Pułk Legionów, szykowały się do koncentrycznego uderzenia. Wierzono także, że generał Sikorski, gdzie powstrzymywał już jednostki bolszewickie, przyśle pomoc i odetnie całą siłę bolszewicką, która nadal pomimo już przegranej bitwy przed bolszewików parła na Płoc. Śmiałe kontruderzenie jednostek polskich rozpoczęło się 18 sierpnia. Żołnierze, którzy niedawno wycofali się, zachęcani przez swoich dowódców i przez obrońców Płocka, ruszyli do zdecydowanego i ostatecznego natarcia, tak aby wyprzeć siły bolszewickie nie tylko z Płocka, ale tutaj z całego regionu. Artylerii bolszewickiej przydusił początkowe próby podróżenia. Miasto stanęło w ogniu. Żołnierz rzucił się do wrotu podczas gaszenia starego miasta. A w tym czasie polskie jednostki w pierwszej linii obrony próbowały wytrwać ten morderczy ogień artylerii. Major Janusz Mościński wydał rozkaz, ani kroku w tył, spróbować uderzyć w kierunku zajmowanych przez nieprzyjaciela dzielnic, wykorzystać barykady, stworzyć wrażenie chaosu i rozciągnąć jednostki kawalerii, które co do zasady nie były przygotowane do prowadzenia działań miejskich. Taka postawa zaskoczyła Rosjan. Im wydawało się, że 18 sierpnia 20 roku w Płocku będzie już po bitwie. W tym czasie do 4 Armii Radzieckiej zaczęły docierać meldunki przenoszone przez łączników. Cała siła frontu zachodniego znajduje się w odwrocie. Cały front zachodni cofa się, a oddziały 4 Armii, nie połączywszy się z 15 armią, jak pierwotnie zakładał plan, mogą zostać przez Polaków okrążone. Na ten moment czekał cały 3000 garnizon Płocka. Oh!
wszystkie siły, pomimo początkowej chęci kontruderzenia, były zmuszone wycofać się aż do Wisły. Część jednostek przeszła przez most na Wiśle, szykując obronę już na lewym brzegu. Pojawienie się trzeciego korpusu kawalerii bolszewickiej wywołało chaos w mieście. Chaos próbowali opanować żołnierze oraz ci mieszkańcy, którzy mimo przewagi wroga zdecydowali się walczyć na barykadach. Takich nie brakowało. Harcerze, siostry Czerwonego Krzyża, mieszkańcy, handlarze, kupcy, przedsiębiorcy, płotcy, którzy cieszyli się jeszcze niedawno z odzyskania niepodległości, dziś ramię w ramię stali na ulicach swojego ukochanego miasta i tam za wszelką cenę ponosząc daninę krwi próbowali powstrzymać natarcie radzieckich kozaków. W tym czasie trwało przygotowanie 5. Armii do kolejnego uderzenia i rozstrzygnięcia bitwy nad Wkrom. Mieszkańcy Płocka nie mogli o tym wiedzieć. W tym momencie major Mościcki szykował się do opuszczenia miasta. Nie miał innego wyjścia, ale jeszcze próbował 18 sierpnia 20 roku powstrzymywać przed odwrotem te oddziały, które parły za wszelką cenę na linię Wisły. Padło hasło, że Rosjanie szukają możliwości przeprawy przez rzekę, że gdy przejdziemy przez mosty i wysadzimy mosty w Płocku, to natarcie trzeciego korpusu kawalerii radzieckiej się zatrzyma. Nie wiedzieli o tym zarówno mieszkańcy, jak i garnizon Płocka, że Michaił Tuchaczewski w obliczu totalnej klęski swoich oddziałów pod Warszawą rozkazał korpusowi Gaja Hana zlikwidować całość sił polskich broniących miasta i wziąć krwawy odwet na mieszkańcach. Płock nie miał już znaczenia strategicznego. Nikt nie walczył o uzyskanie kontroli nad linią Wisły. Armia Czerwona była w odwrocie. Rozpoczęło się plądrowanie miasta i odbieranie łupów w postaci każdej z możliwych. Dziś, gdy czytamy wspomnienia mieszkańców Płocka z roku 20, rzuca się w oczy, że Rosjanie zabierali wszystko. Nie tylko pieniądze, nie tylko kosztowności, ale także meble, dywany, zdzierali tapety ze ścian, chcąc zabrać to do swojej ojczyzny. Ta praktyka towarzyszyła bolszewikom przez cały okres trwania wojny z Polską i dała się mocno we znaki, przede wszystkim pod względem strat materialnych. 18 sierpnia 1920 roku znaczna część Płocka znalazła się w rękach radzieckich. Major Mościcki poderwał do natarcia pozostałości batalionu zapasowego 6. Pułku Piechoty. Do uderzenia szykowali się także podchałupnicy ze 102. Pułku. Wtem odezwały się działa flotylli Wiślanej, tego przeciwnika, którego Rosjanie nie mogli się w Płocku spodziewać. Trzy statki uzbrojone wchodzące w skład 3. Dywizjonu Flotylii Wiślanej rozpoczęły ostrzeliwanie stanowisk bolszewickich. Do natarcia ruszyła ludność cywilna, ruszyli żołnierze, a także szykowali się do niego żołnierze tatarskiego pułku Ładów, którzy od pierwszych godzin bitwy brali w niej aktywny udział. Rozpoczął się chaotyczny i okupiony dość dużymi stratami odwrót Armii Czerwonej z ulic Płocka. W obrońcu Płocka wstąpił nowy duch, wsparci artylerią ze statków Wisły, z artylerią, która dotarła na lewy brzeg Wisły i wspierała obrońców, ruszyli do ostatniego heroicznego ataku, tak aby wyprzeć jednostki bolszewickie, nie tylko zabudowań Płocka, ale właśnie tutaj, z regionu ziemi płockiej.
Z godziny na godzinę żołnierze Wojska Polskiego odzyskiwali kontrolę nad utraconymi ulicami Płocka. Jeszcze gdzieś tam na horyzoncie odezwało się 30 bolszewickich armat, ale nie były one w stanie powstrzymać odwrotu Rosjan. Odwrotu Rosjan, który trwał od pierwszych godzin 19 sierpnia 1920 roku. To właśnie wówczas przesądziły się losy bitwy o Płock. Bitwy, która miała być potwierdzeniem sprawności bojowej 3. Korpusu Kawalerii Gaja Hana, a stała się jedną z największych klęsk tej jednostki na całym froncie wojny polsko-bolszewickiej. W momencie, gdy w dymie rozrywających się pocisków, wśród pożarów, zabudowań przedmieść Płocka, natarcie polskie momentalnie utknęło. Do działań nie byli w stanie przystąpić także bolszewicy. Sytuacja stawała się niejasna. Każdy czekał na ten moment, który rozstrzygnąć miał wynik bitwy. Polacy spodziewali się kontruderzenia kawalerii bądź kolejnej serii ostrzałów ze statków flotylli wiślanej. Rosjanie nie wiedzieli, że tego dnia, 19 sierpnia 1920 roku, część oddziałów operujących dotąd nad Wkrom została skierowana właśnie w okolice Płocka i tam miały zakończyć starcie rozpoczęte dobę wcześniej. Losy bitwy płockiej w pierwszych godzinach 19 sierpnia przeważały na stronę polską. Wydawało się, że cała konfrontacja zostanie przez Wojsko Polskie wygrana. Ale żeby tak się stało, trzeba było odrzucić oddziały bolszewickie, między innymi z okolicy miejscowości Trzepowo, tam, gdzie przelała się jedna z pierwszej krwi w czasie walk o miasto latem 20 roku. Zdecydowany szturm 10. Pułku Piechoty oraz Podkalańczyków z rezerwowego punktu spowodowały, ażeby siły bolszewickie zaczęły się wycofywać. Sierpnia 1920 roku po południu strona polska była już stroną atakującą. Nie pamiętano o porażkach w pierwszych konfrontacjach z kozakami kubańskimi. Nie pamiętano o porażkach na ulicach Płocka i tutaj ofierze, którą mieszkańcy złożyli na ołtarzu wolności. Pamiętano tylko jedno, że jeśli nie odrzuci się nieprzyjaciela z linii bitwy, jeśli nie odrzuci się nieprzyjaciela z okolic Płocka, to losy miasta cały czas będą wisiały na włosku. Dlatego też żołnierze batalionu zapasowego 6. Pułku Piechoty, podhalańczycy, tatarscy łani, w tym 130 spieszonych kawalerzystów, rozpoczęli ostateczne uderzenie. Wiadomości spod Warszawy, że siły bolszewickie są nadal w stałym wycofaniu, dodały skrzydeł obrońcom Płocka, dodały skrzydeł wszystkim tutaj jednostkom wzdłuż linii Wisły, łącznie z piątą armią generała Sikorskiego, która przeszła do kontruderzenia na całej linii. Jednostki bolszewickie zaczęły się wycofywać w stronę granicy pruskiej.
Cały front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego załamał się. Paniczny odwrót, porzucanie sprzętu, porzucanie jakże ważnych dokumentów, w tym m.in. księg szyfrów, które przecież pozwoliły przesądzić wynik bitwy pod Warszawą, znaczyły cały szlak odwrotu rosyjskiego w kierunku zachodnim. Zmęczeni, wyczerpani walką, często pozbawieni amunicji, zdobywający ją na nieprzyjacielu, Polacy prowadzili nieustanny pościg. Było wiadomo, że jeśli uda się przegrupować oddziałom Tuchaczewskiego, jeżeli korpus Gajachana uzyska nadciągające ze wschodu uzupełnienia, może dojść do kolejnej walki, która nie zakończy się pozytywnie dla Wojska Polskiego. Dlatego tak ważny był pościg prowadzony wszelkimi możliwymi siłami. Jeszcze 19 sierpnia 1920 roku zaczęto szacować straty w samym Płocku. Starosta Płocki, który stanął na czele komisji, która weryfikowała te straty w zasadzie już pierwszego dnia po zakończeniu walk, oszacował, że same straty materialne wyceniano na ponad 16 milionów marek polskich. W walkach o Płock poległo 300 Polaków, żołnierzy, harcerzy, ludności cywilnej broniącej miasta na barykadach. Kolejnych 300 uznano za zaginionych. Część z nich została przez Rosjan uprowadzona w charakterze zakładników i zamordowana w ciągu kolejnych tygodni. Po stronie bolszewickiej, mimo zmasowanego ostrzału polskiej artylerii, poległo 40 żołnierzy. To pokazuje, jak duża była dysproporcja, jeśli chodzi o przygotowanie do walki obu stron. Ale w tamtym momencie, 19 sierpnia 1920 roku, nie było to istotne. Ważne stało się to, że Płock udało się obronić. Zarówno do sztabu 5. Armii generała Sikorskiego, jak i do sztabu frontu zachodniego generała Hallera nadciągały meldunki o tym, że Rosjanie cofają się z linii Wisły, że Płock, Dobrzeń, Włocławek i wszystkie te miejscowości, które jeszcze kilka dni wcześniej zagrożone były bolszewicką nawałą, zdołały się obronić. Jednostki polskie przeszły do pogoni, pościgu za wycofującymi się za wszelką cenę jednostkami bolszewickimi, które zaczęły stosować taktykę spalonej ziemi. Północne Mazowsze stanęło w ogniu. Polscy dowódcy w sztabach liczyli na to, że przyparci do granicy bolszewicy będą musieli zkapitulować. Stało się jednak inaczej, ponieważ władze pruskie, władze niemieckie, Republiki Weimarskiej otwarły granice i wiele tysięcy żołnierzy bolszewickich udało się na internowanie do Prus wschodnich. Współpraca radziecko-niemiecka w tamtym okresie rzuca się mocnym cieniem na historię państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej, która tak naprawdę umożliwiała prowadzenie działań przeciwko młodemu państwu polskiemu. W czasie, gdy rozstrzygały się losy wojny polsko-bolszewickiej, Niemcy planowali uderzenie z linii Pomorza również na Warszawę, czym wesprzeć mieli siły radzieckie. Szczęśliwie tak się nie stało dzięki postawie naszych sprzymierzeńców, Francuzów i Anglików, ale dla mieszkańców Płocka ta cała sytuacja geopolityczna nie miała żadnego znaczenia. Dla nich istotne było to, że udało się obronić domy, udało obronić się ulice i udało się wypchnąć kozaków Gajachana daleko, daleko od miasta. Tuż po zakończeniu bitwy do Płocka przyjechała delegacja rządowa z premierem Wincentem Witosem na czele. Towarzyszył mu m.in. minister spraw wewnętrznych Leopold Skulski oraz kardynał Aleksander Kakowski. Miał to być hołd złożony przez władze Rzeczpospolitej bohaterskim obrońcom miasta. 1 września 1920 roku zapadła decyzja o nadaniu pierwszych odznaczeń związanych z obroną miasta. Te odznaczenia zawisły na piersi żołnierzy flotyli Wiślanej, tego uczestnika bitwy, który choć może niewidoczny na ulicach miasta, a na pewno nie wszędzie, pozwolił na przeprowadzenie udanego kontruderzenia. 16 września 1920 roku zapadła decyzja o odznaczeniu Krzyżem Virtuti Militari kapitana Alberta de Boer, który był odpowiedzialny za przygotowanie umocnień Płocka. Jego nazwisko otworzyło długą listę
zasłużonych i odznaczonych obrońców naszego miasta. Długą listę, którą ostatecznie przypieczętować miały wizyty nie tylko przedstawicieli rządu polskiego, ale także samego marszałka Piłsudskiego, bo na wieść o tym, że miasto udało się obronić, na wieść o tym, że front zachodni wycofał się za granicę Narwi i Bugu i podążał dalej w panicznej ucieczce w głąb Rosji bolszewickiej, zdecydowano się na to, aby to właśnie w Płocku marszałek Piłsudski się pojawił. On sam miał wygłosić płomienne przemówienie do mieszkańców, ale także przede wszystkim uhonorować tych, którym udało się mimo przeważających sił nieprzyjaciela miasto obronić. 10 kwietnia 1921 roku do Płocka zbliżało się pojazd, w którym jechał Józef Piłsudski. Towarzyszył mu oddział przyboczny kawalerii, szwoleżerów, którzy nie tak dawno jeszcze krwawili na froncie wojny polsko-bolszewickiej i ginęli w bojach. Dzisiaj już w tym kwietniu 1921 roku praktycznie walki ustały. Polskie kordony czekały na decyzję ostatecznych granic, jak ma wyglądać Rzeczpospolita, a do Płocka zmierzał sam marszałek. Zobacz, oni, zobacz, to jest takie coś. Ale nie wiemy, co to... Ej, to jest tam, gdzie auto, czyli to gdzieś jest tam. O tam, ten pan szmaturuje tego. 10 kwietnia 1921 roku, kilka miesięcy po bohaterskiej obronie, po momencie, kiedy losy Płocka zawisły na włosku, kiedy miasto stać się mogło kolejnym na froncie zachodnim dla bolszewików miastem, w którym przyniesiono, w cudzysłowie ujmując, wolność radziecką. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu najważniejsza postać w państwie, naczelnik, dowódca wojska i legenda walk niepodległościowych Józef Piłsudski pojawił się w Płocku. Na placu Floriańskim zorganizowano wielką ceremonię, na którą przybyło kilka tysięcy mieszkańców miasta. Byli także żołnierze, byli harcerze, byli wszyscy ci, którzy chcieli oddać hołd przelewającym krew w sierpniu roku 1920. Marszałek Piłsudski miał także dla mieszkańców Płocka pewien bardzo cenny i istotny z punktu widzenia zwłaszcza podnoszenia morale w młodym państwie polskim dar. Józef Piłsudski w asyście honorowego szwadronu szwoleżerów przyjechał w godzinach popołudniowych do Płocka, gdzie czekały go nie tylko pododdziały wojskowe, ale także szeroko zgromadzona ludność, która z najdalszych części tutaj regionu przyjechała, aby móc podziwiać marszałka. Thank you.
Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich znalazło się miasto. Zamek, męstwo i waleczność. Moi drodzy, powiem wam otwarcie. Ukochałem żołnierza i żołnierkę. Jestem sam żołnierzem. Nie ma nic straszniejszego, wierzcie mi, jak być, jak ja to nazywam, żołnierzem bez opieki, żołnierzem bez ojczyzny. Do tej pory żołnierz polski był takim żołnierzem bez opieki, bez ojczyzny. Był żołnierzem tułaczem. Nie miał brata w społeczeństwie. Byłoby moim wysiłkiem, moim pragnieniem, moim ideałem, aby spoić żołnierza nierozerwalnymi więzami z jego otoczeniem, jego społeczeństwem. Doszło do tego w niewielu miastach, gdy w takim Lwowie, Wilnie mi drogim, Łomży i Płocku ludność cywilna chwyciła za broń i stanęła obok żołnierza. Jedną z takich chwil ma w swych dziejach wasze miasto Płock. Straszne to były ofiary, jakimi zapłaciliście za tą świętą jedność z żołnierzem polskim. Niewolne były od nich dzieci i ciała kobiet. Lecz dopełniła się rzecz wielka. Polski żołnierz poznał, że ma brata w społeczeństwie. Dziś, kiedy mianowałem miasto Płock żołnierzem, kiedy pasowałem Płock na rycerza, dziękuję wam i za obronę, i za spełnienie mych usilnych dążeń. Cześć miastu Płock, miastu nowego kawalera Krzyża Walecznych. Wierzby jak
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Jeździeckie imienia 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej miało zaszczyt gościć Państwa na widowisku historycznym Obrona Płocka 1920. To wydarzenie, Szanowni Państwo, odbyło się dzięki życzliwości setek osób. Szczególnie chciałbym podziękować naszym patronom honorowym, panu marszałkowi województwa mazowieckiego, panu Adamowi Struzikowi, prezydentowi miasta Płocka, panu Andrzejowi Nowakowskiemu. Chcę podziękować samorządowi województwa mazowieckiego i samorządowi miasta Płock za pomoc w realizacji tego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję naszym partnerom, firmom, osobom prywatnym, które przyczyniły się także do tego, co Państwo w tej chwili mogli zobaczyć. Bardzo serdecznie dziękuję służbom, które dbały o nasze bezpieczeństwo. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, płockim terytorialsom, płockim harcerzom. Wybaczcie Państwo, jest dla mnie to wzruszająca chwila. Realizatorom, którzy przyczynili się, naszym współorganizatorom, Military Art i Art Solution. Brawa dla nich. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tradycyjna komenda. Zmarli mogą ożyć. Zapraszam wszystkich wykonawców do defiladu. Pod oddziały, baczność! Brawo! Przypominamy, że partnerem tego całego przedsięwzięcia obchodów 103. rocznicy bohaterskiej obrony Płocka jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i miasto Płock. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla odtwórców historycznych z całego kraju, którzy przyjechali dziś, aby opowiedzieć Państwu o tych gorących dniach sierpnia 1920 roku, których rozstrzygnęły się losy miasta w niepodległej Rzeczpospolitej. To jest taka lewa, on stali. Niech pogodło znów.
defilują oddziały obrońców Płocka. Grupy rekonstrukcyjne od twórca historycznego z całej Polski. Defiluje piechota, artyleria, ochotnicy, ochotniczki, ochotnicza Legia Kobiet, żołnierze 10. Pułku Piechoty, żołnierze Pułku Strzelców Podhalańskich. Ułani, strzelcy koni, szwoleżerowie. Szanowni Państwo, tak jak 103 lata temu w Płocku przemieszczały się wszystkie mundury. Te z Legionów, te z roku 17. Są te amerykańskie, ruskie i wielkie brawa dla sił bolszewickich. Bez nich nie moglibyśmy zrealizować tej inscenizacji. Drodzy Państwo, a my przypomnimy jeszcze, że teren inscenizacji został wybrany nieprzypadkowo, bo to właśnie z tego kierunku 18 sierpnia 1920 roku na Płock uderzyły zagony 3. Korpusu Kawalerii Gaja Hana. Czyli to właśnie na tych polach przelewała się krew obrońców Płocka w pierwszych godzinach bitwy o miasto latem 20 roku. I na końcu chyba najwięksi bohaterowie inscenizacji. Ludność cywilna miasta Płocka. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Warto przypomnieć, że kiedy w kwietniu 21 roku Józef Piłsudski pojawił się w Płocku, to jednymi z pierwszych odznaczonych krzyżami walecznych byli Marcelina Rościszewska oraz Tadeusz Jeziorowski. Dwójka obrońców Płocka wywodzących się z ludności cywilnej. Zresztą krzyż Virtuti Militari. Militari zawisł także na piersi komendanta policji, bo to funkcjonariusze policji, podobnie jak żołnierze flotylii Wiślanej, brali również udział w działaniach zbrojnych. Cały Płock stanął do walki. Cały Płock, broniąc swoich domów, swojej małej ojczyzny, 18 i 19 sierpnia 1920 roku przelewał krew tutaj niedaleko, bo w końcu Stary Płock znajduje się za naszymi plecami. To właśnie w tych dniach pisała się złotymi zgłoskami historia wojenna miasta Płock i historia wojenna całego odcinka obsadzonego przez grupę Dolna Wisła. Wojna polsko-bolszewicka zakończyła się w 1921 roku. Zakończyła się zwycięstwem strony polskiej i to właśnie podpisanie traktatu ryskiego kończącego ten konflikt stanowiło jeden z ostatnich epizodów kształtowania się granicy państwowej. Szanowni Państwo, także należy zaznaczyć, że nieczęsto w inscenizacji w rolę przedwojennego prezydenta Płocka, gospodarza tego miasta, wciela się aktualny włodarz. Miasto Płock przeszło do historii. Miasto Płock pod rokiem 1920 zapisało się złotymi zgłoskami jako kawaler Krzyża Walecznego. Znalazło się także na cokołach grobu nieznanego żołnierza. Jako przykład obok Lwowa, Poznania, Warszawy, miast, które w latach 1918-1920 dokonały niemożliwego. Wyswobodziły się i obroniły się przed nie tylko bolszewicką, ale i zaborczą nawałą. Thank you.
Szanowni Państwo, nie wchodzimy na teren bitwy. Nie wchodzimy na teren bitwy. Służby porządkowe, proszę o utrzymanie i nieprzepuszczanie osób postronnych na teren bitwy. Dobrze, że mogę. Ale no działasz te pochody, thank you.